Jaszka przed wszystkim, to znowu Jagucioel i witam was serdecznie w drugim odcinku z Rimworlda na kanale. Oczywiście gwiezdowojennego Rimworlda. Powiem szczerze, że ostatni odcinek zostawił mnie z mętlikiem w głowie i powiem szczerze, że nie wiedziałem, czy wstawiać odcinek drugi. Więc stwierdziłem, że zrobimy eksperyment. Jeżeli ten odcinek zrobi równie dobre osiągnięcia, mam tutaj na myśli ponad 50 wyświetleń, jak tamten, no to wtedy kontynuujemy serię. Jeżeli nie, no to trudno, Rimworld popadnie w zapomnienie. No to tyle ode mnie, słowem wstępu. Zapraszam was do oglądania. A zanim przejdziemy dalej, tylko powiem ci jeszcze, żebyś zasubskrybował kanał, zostawił dzwoneczek oraz polubił ten film, jeżeli ci się spodoba. Zachęcam ciebie również do napisania jakiegoś miłego komentarza. Może być z krytyką. Nie są otwarte na krytykę, byle była ona konstruktywna. Zapraszam was też na mojego Discorda i Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Już wam dalej nie przeszkadzam. Ja znam się trochę, prawda? Wszystko zrobiło. Mamy już pola. Mamy magazyn, mamy baraczki. No to myślę, że trzeba zabrać się teraz za... za spiżarnię. Tak, wiem, będzie to drugie jak cholera, no ale trudno. Jeszcze tutaj zrobimy kuchnię. Nie, żebym się znał, czy coś. Ale czy roboty to mogą sobie tak po wodzie chodzić? Bo ja cały czas myślałem, że nie. Nie, Leon, nie, nie. Błagam cię na litość boską. Zostaw mi te pierdzielone drzewa, ktoś inny je wytnie. Oho, akurat w dobrym momencie zacząłem tę kuchnię robić. Już brakuje jedzenia. Shin, ty zostaw. Idź robić rzeczy, które nie wykraczają poza twój poziom inteligencji. O, teraz trzeba nazwać jakoś pięknie naszą wspaniałą frakcję. Na Discordzie na nazwę kolonii zaproponowano polskie Miami. I taka nazwa zostanie. A tutaj damy jakąś, o, Eslor, niech będzie. Head Hope, dobra, pierdzielić, nie będzie polskiego Miami, będzie Head Hope. Społeczność Head Hope. O, i kiedy akurat mówiłem o tym, że fajnie by było, gdyby był jakiś rajd, że wiecie, te sprawy, no to tutaj coś się dzieje. Coś tutaj się biją. O, tak w formie ciekawostki Turic właśnie jest zainspirowana oswajaniem. Dobra. Trzeba wszystkich natychmiast zwołać i modlić się, żeby to nie była nasza ostatnia obrona, chociaż mi się wydaje, że mamy całkiem sporą przewagę technologiczną. Dobra, już tutaj lecą wszyscy. I co, nie wygląda jakby oni jakby chcieli nas klepać, tylko jakby się chcieli klepać między sobą. No cóż, trudno. I tak idziemy zrobić im tutaj jesień średniowiecza. Zmniejszymy na jedynkę. O, i strzelaj. Teraz stwierdzili, że będą atakować swoje frakcje. O, tutaj jeden padł. O nie, my nie pozwolimy dobić naszego jeńca. Nie ma takiej możliwości. Nie pozwalamy. A przy okazji będziemy mieli trochę nowych jeńców. Halo? Znaczy, no, strzelamy. Już myślałem, że coś się zepsuło. No i teraz patrzymy, kto nam się przyda bardziej. Mógłbym rzec, że oboje są tak samo
bezużyteczni. Jednak skłamałbym, ponieważ on jest bardziej bezużyteczny, więc weźmiemy sobie po prostu tą tutaj chłopkę, będzie naszym więźniem. Mamy akurat jedno wolne łóżko, to idealnie. Chociaż zapomniałem, że oni tutaj przecież nie umrą. Więc na szybce zlecę dobudowanie może jeszcze jednego pokoju. I jak będzie, to wtedy będziemy mogli wstawić kolejną osobę. Nie, Sean, nie wycinaj tych drzew, głupku. Trymbale, zacznij pracować nad tą kuchenką. Jak coś umiesz, to ugotuj. Chociaż pewnie jesteś taki umiejętny, że jakby ktoś to zjadł, to by się natychmiast zatruł, to może lepiej nie gotuj. O, i cyk, mamy pierwsze nasze wybawienie. A teraz szybko zaczynamy pracować nad kuchnią. Powiem wam szczerze, mi się trochę nudzi. A że takie bardzo początkowe początki mamy zrobione, no to zwiększamy poziom trudności. Shyan, spróbuj wycinać to drzewo, to ja ci nie daruję. No i widzicie, tak to pokojowo, sielankowo leci życie w Rimworldzie. Będzie też trzeba im wymyślić jakieś bardzo prowizoryczne te. Prowizoryczne rozrywki. Zajmij im jakąś ładną jadalnię, postawimy. Tylko, o, można im wstawić patyk, żeby mogli sobie rzucać podkowami. I wysłałby tam Shyana, ale on się nie zna. Ach, jeszcze 10 dni, żebyśmy mogli poprosić kogoś. O, ciekawie, idą na nas jacyś wrogowie. Stąd? Gdzie są jacyś wrogowie, no? A ci? Nie, to nie są ci. No to gdzie są niby te wrogie siły? Co mają być za 1/3 dnia? Aktualnie tutaj jedynie widzę jakieś wrogie siły, ale one nie do nas lecą. A jednak to oni tutaj są do nas jednak. Nie pomyliłem się niestety. O, jest right. Atakują nas w zatrważającej liczbie 2 osób. Nie no, przecież oni tutaj zostaną rozstrzelani na miejscu. Nie ma bata, żeby nie. Ustawimy się tutaj, no i nic nie zrobią. Najpewniej nawet dobiec nie zdążą. Chociaż trzeba przyznać, że goś szybko zapieprza. On ma jakąś cechę? No, no dobra. Już strzelają. Patrzmy na jego umiejętności. No są dosyć niskie. Ale twoje też są dosyć niskie, nie będziemy gonić. O, co widzicie, jakie są to nam się porywające, emocjonujące rajdy. Wiecie co, tak na razie nic się nie dzieje. A chciałbym tę serię zrobić jako taką dynamiczną. Więc myślę, że trzeba zrobić coś, co wiele osób uznaje za szaleństwo. Randomowi Randy. Czyli, jak sama nazwa wskazuje, totalna losowość. Bo tutaj klasyczna Cassandra daje nam takie stopniowe budowanie atmosfery. A on rzuca w czymkolwiek, niezależnie od czasu. I to byłoby na tyle w tym dzisiejszym filmie. Dzięki wam bardzo za oglądanie, za wytrwanie tego momentu. No i cóż, dzięki bardzo. I do zobaczenia już niebawem.